50, kontrast dynamiczny 50 tysięcy do jednego, czas reakcji 5 milisekund, zaawansowany korektor obrazu, tam tuner właśnie, który no już jest przystosowany, DVB-TMPEG4 właśnie, jak był jakiś pewien program prowadzony przez speców z telewizji, to mówili w związku z cyfryzacją, nie? Że jeżeli kupować, to właśnie z tym tunerem MPEG4. Bo wiem, że pan no, różne informacje na temat sprzętu RTV to ma bardzo świeże. Panie Bolsowie, to jest bardzo dobry telewizor za bardzo dobrą cenę. Tak? Tak. O bardzo dobrych, o wysokich parametrach technicznych. I można by go ewentualnie kupić. Można go kupić z pewnością również na raty. Wie pan, my z małżonką mamy do kredytu, do tego bardzo ograniczone zaufanie, no jakoś byśmy tutaj od córki ewentualnie się wspomogli, ale radziłby pan go. Tak, on nie jest... Tylko tutaj jest takie coś na ekranie. HD Rady. Tak, jest aktywne HD, także... Jest naprawdę, panie, może to nie jest najtańszy telewizor, ale to jest bardzo dobry telewizor. Nie, no, pani, my mamy już po 71 lat, panie Łukaszu, wie pan, my to już musimy patrzeć, żeby nam starczyło, jak to mówią, do końca, nie? No, ja to rozumiem, także, no, ale no, kupować... Także może to być. Może to być, a za 10 minut, panie Bolesławie, proszę o telefon, bo ja tutaj do mnie klient... Za 10 minut. Do usłyszenia. Dziękuję. I tak mi cały dzień, kurwa, idzie, no. Ja mogę...